Siemaneczko, z tej strony Araulen i witam Was w kolejnym odcinku z SF-a 2014 Platinum Edition, edycja premium. W której to kontynuujemy zabawę z sianem. Powoli kontynuujemy i bierzemy się do roboty. Kupiłem już zgrabiarkę odpowiedzialną właśnie za zgrabianie w luzy i potem to zbelujemy. I generalnie widzę, że tu jakiś problem mi teraz wyszedł, bo ona nie chce za Chiny ruszyć, a to niestety nie działa w pełni na wałek, tylko na napęd, czyli rusza, gdy jedziemy. I widzę, że coś tu nie tego jest. No, co jest grane? Cofniemy. Przed chwilą jeszcze działało. O, ok. Jedziemy. Skrabiamy pięknie. Swoją drogą dziwi mnie, że jest tu nie ma implementacji na wałek. Podejrzewam, że jakiś tam błąd w produkcji dodatku, tworzeniu maszyny i tak dalej, bo generalnie teraz chyba już nie ma takich rzeczy, które nie są na wałek robione, zwłaszcza w tego typu sprzętach. Odcinek zobaczymy, ile będzie trwał. Chcę zrobić jakiś taki troszkę dłuższy na chillaucie, tak sobie pogadać trochę pomarudzić na spokojnie, bez żadnego pośpiechu. Podejrzewam, że też żadnego cudownego montażu nie będzie. Chcę tak po prostu. Chcieliście taki odcinek, to go dostaniecie. Mam nadzieję, że to zaspokoi Wasz głód. A jak nie, to jeszcze coś ogarniemy. Co jest grane? Coś mi się chrzani. Opuść. Jedziemy. Pięknie? Nie chcę ruszyć z Kubany w ogóle. Okej. Podejrzewam, że bieg mam źle ustawiony. 3 damy. Wrzuć wyższy. 3D powiedzmy. O, i tak możemy popitalać. Jest wszystko cacy. Zgrabiony luzek całkiem nieźle wygląda. W ogóle trawa nie wygląda tak tragicznie, chociaż oczywiście mogłaby lepiej wyglądać. Okej. Wy ten odcinek widzicie najprawdopodobniej w poniedziałek, 7 lipca. Wspominałem na poprzednim odcinku, że może wyjadę, może nie wyjadę. Nie wyjechałem. Wjadę dopiero za tydzień, w niedzielę. 13 lipca najprawdopodobniej, i wtedy Wam postaram się jakieś odcinki na zapas ogarnąć, chociaż 1, 2, tam mam troszkę tego multi nagrane i tak dalej, coś pomyślimy. Na razie trochę przymulony jestem, bo mam katarek i troszkę tak średnio się czuję, ale to nie przeszkadza w nagraniu jakiegoś chilloutowego odcinka, w którym nie robimy jakichś cudów, tylko powoli sobie pracujemy, zgrabiamy. Jak sprawnie pójdzie, to może jeszcze dzisiaj to zbierzemy z przyczepą samozbierającą albo prasą. Ale chciałbym przyczepą samozbierającą, żeby nie męczyć się z tymi szajsowatymi, wiecie, snopkami, bo to jest tragedia, ładowanie tutaj tych snopków. Trawa już tu nam zaczyna odrastać ładnie. Tutaj nam się ładnie grabi. Okej. Nie wiem, czy machnąć. A z 1 może machnę. Więcej raczej nie. Co tu za jakieś dziwne ślady? Nie wiem, czy widzicie. Pewnie coś z tej zgrabiarki. Okej. Zgrabiamy dalej. Odstępy między luskami nie są takie złe. Całkiem sprawnie nam idzie. Myślę, że szybko to zbierzemy. I ten sprzęt naprawdę wydaje mi się dziwny. Nie mam żadnego pojęcia, co to za nielicencjonowany odpowiednik jest. Ale nic na to nie poradzę. Trochę muszę tu zjechać. To nie sięgało wszystkiego. Sprawuje się całkiem nieźle, więc nie powinienem w zasadzie narzekać na to. Ten traktorek nam się do wszystkiego przydaje. Choć trzeba będzie zmienić wkrótce na inny, ale bieda straszna. Mamy tylko $20 000. 21 w zasadzie. To jest straszna bieda. Straszna, masakryczna. Trzeba będzie zarobić. Tylko tutaj strasznie ciężko się zarabia. Okej. I trzeci rządek. Jak się w ogóle u was na takie rządki mówi? U nas się mówi na to luski. Tak, luski, luzy. U was tak samo, czy raczej rządki, czy może jeszcze inaczej? Piszcie w komentarzach. Ciekawy jestem, jak to tam w danych rejonach Polski się to nazywa. Bo różnie można na to mówić, tak samo jak ziemniaki, perki, kartofle. Taki urok polskiego rolnictwa, polskich regionów. Taki urok, taki klimat. Ale to jest właśnie fajne, że jedzie się gdzieś i można sobie porównać, jak to wszystko wygląda u nas, jak gdzie indziej i tak dalej i zgrabiamy dalej. Okej. Zgrałem dalej i nam już niewiele zostało. Szybko to idzie, sprawnie. 6 minutek. Okej. Traktor nam jedzie. Strasznie dziwnie to wygląda. Tak z tej perspektywy, w tym sianie. W zasadzie to jest surowa trawa, nie siano, bo nawet tego nie roztrząśliśmy, tylko od razu grabimy. Niestety nic nie poradzę, że w grze nie ma roztrząsarki. Okej. A to w zasadzie też przerzucimy, bo nam to niepotrzebne. Okej, mamy 3 i tam 3. Jeszcze troszkę tego będzie. Pyk, 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 pyk. O, i jedziemy dalej prościutko, aż wrzucę chyba sobie widok z kabiny troszkę. Mam nadzieję, że tam nic nie ominę. Tak, jedziemy na wprost. Tutaj nam pięknie HUD działa. Prędkość siomierze i tak dalej. Komputer. Komputer coś pokazuje, nie pokazuje nic. Nie ma nic tutaj ciekawego związanego z komputerem, z elektroniką. Okej. Grabimy dalej. Tutaj nawrócimy. I z powrotem się przerzucę do kabiny. I traktor by wypadało umyć, bo jest strasznie brudny. Trzeba będzie to zrobić w najbliższym czasie, jak się wyrobimy z tymi zielonkowymi sprawami. Okej. Daję jeszcze widok z kabiny i chcę wciskać F6, tak jak w Agrarze 11. Kurczę, strasznie dużo teraz. No może na odcinkach nie, ale w ogóle dużo gram ostatnio w Agrara 13 i 11, nie 13, 13 to szajs i jakoś mi się tak udziela. A wy jeszcze pykacie? Pyka ktoś w SF-a, w Agrara, cokolwiek? Czy raczej nie, znudziło wam się to i tylko oglądacie? Może jakaś przerwa na wakacje od tego jest? Piszcie, co tam jeszcze macie wspólnego z symulatorami rolnictwa, czy już nie macie nic wspólnego? Ja, jak widać, mam dużo wspólnego jeszcze. Będę miał jeszcze więcej wspólnego, gdy to wszystko się uda, co planujemy. Tak, cały odcinek praktycznie o tym wspominam. Tajemnicze zapowiedzi, jakieś kurcze, o co kaman? No, kiedy ty nam wreszcie powiesz, o co chodzi? No, wszystko w swoim czasie, Jak będę mógł, to wam powiem, a jak nie, to czekajcie do Gamescomu. Być może będzie można mnie tam spotkać. Jeszcze nie wiem dokładnie, nie mam zaplanowanego tego dokładnie, bo jeszcze jest kawałek czasu do Gamescomu, 1,5 miesiąca, może trochę więcej nawet, więc wszystko jeszcze zdążę sobie zaplanować. I tam kurczę zostawiłem. No dobrze, trzeba będzie przejechać jeszcze raz. Jakim cudem ja to ominąłem, co? Ktoś wie? Mam nadzieję, że będzie można to teraz zgrabić jeszcze. Pyk. I pyk w ten sposób. Sięgniesz tak? Sięga, ok. Nie wiem jak to wyszło, jak to się stało, ale ważne, że da się poprawić. Ok, chyba nawet udało nam się to w miarę w jeden rządek połączyć, więc jest nieźle. Tutaj cofniemy. Przejdziemy po sianie, a co tam? Ogarniemy. Sprasujemy, zgrabimy i potem to zwieziemy. Mam nadzieję, że będzie mnie stać na przyczepę samozbierającą, bo nie chce mi się tego prasą zwozić. Bardzo mi się nie chce, bo tutaj obsługa tym turem to masakra jakaś. W farmingu to nie ma jakichś cudów pod tym względem, ale tutaj to już jest w ogóle tragedia. W ogóle brak jakiejkolwiek intuicji. Okej. W ogóle, co sądzicie o SF-ie 14? Wypiszcie, jeśli możecie, wszystkie wady i zalety, jakie miał właśnie SF-14 według Was. Chętnie je poznam. Chętnie być może jakoś to wykorzystam. Zobaczymy. Piszcie wszystko, co Wam się podoba, co Wam się nie podoba i tak dalej, i tak dalej. Osobiście, tak bez głębszego przemyślenia, mogę powiedzieć, że podoba mi się klimat tej gry, chociaż w części tylko, bo mapy są duże i całkiem niezłe, ale mała ilość drzew i to doczytywanie i tak jak widzicie tam tragicznie to z daleka wygląda, trochę ten klimacik psuje. Co jeszcze tutaj? Podoba mi się, że troszkę jest takie spojrzenie na ekonomikę, na rozbudowę i tak dalej, czego nie ma w farmingu na przykład. Podobają mi się dynamiczne tekstury zastosowane w glebie, że nam się tutaj ładnie, pięknie wszystko zmienia w zależności od tego, od jaką stroną rzemy i tak dalej. Co tam jeszcze? Klasy gleb mi się podobają, bo to coś nowego w symulatorach rolnictwa, chociaż według mnie wymagałoby to troszkę dopracowania, jeszcze jakiegoś wyszczególnienia, postawienia bardziej na to, bo na razie to tak średnio to wszystko według mnie. Chociaż pomysł jest niezły i można byłoby go nieźle rozwinąć. To, co mi się nie podoba, dużo rzeczy mi się nie podoba, modele, tekstury, to malutkie ilość FPS-ów, doczytywanie modeli i różne inne pierdoły, ale o tym nie będę mówił. Powiedziałem, co mi się podoba, czekam teraz na Waszą inicjatywę. I skończyliśmy grabić i w takim razie składamy to i jedziemy, przełączamy, jedziemy ogarnąć jeszcze przyczepę samozbierającą. Mam nadzieję, że nas będzie na to stać. Jak nie, to myk po prasę. Cóż, spróbujemy. Skręcaj i zobaczymy inne. A gdzie są? W czym to będzie? Przyczepy? Siarka do trawy, 15 000. Cóż, jakby jakąś inną prasę wypróbował? Co myślicie? Bo tutaj widzę inne sprzęty jakieś są? Nie, chyba. Dajemy kosiarkę do trawy. To zaparkujemy ładnie. Opuść. Okej. Okej. Taka tu sobie przyczepa samozbierająca która nie ukrywam, że wygląda tragicznie, ale to już pominę. O, czemu tu przerozpoczęli zbieranie słomy? Kto samo zbierający zbiera słomę? Nawet jak się po żniwach poprawia, jeszcze tam zgrabia coś z tego pola, to się tego nie robi, to się tego nie zbiera przyczepą samozbierającą, tylko prasą, blatką, czymkolwiek, byleby nie z tym, samozbierką. Dziwne, dziwne, ale cóż, nie moja sprawa. Okej, widzę, że będą problemy z kamerą, bo to jest długie strasznie i kamera się krzaczy, ale mam nadzieję, że jakoś z tym sobie poradzimy. Rozpocznij. Ciekawe, na jak długo to starczy. Okej. 3%. Nie no, nieźle jest. Zapełnia nam się tu? Zapełnia nam się. Trzeba będzie potem podjechać na farmę i to wywalić na pryzmę, żeby móc nakarmić zwierzaczki. Okej. Tutaj nam się już pięknie załączyło, że zbieramy i teraz nakręcić trzeba jakoś delikatnie. No kręć. Aha, zapomniałem wstecznego włączyć. Okej. I tu przejedziemy i zbieramy dalej. Aż tutaj sobie włączę widok z kabiny, i bo powinno być wygodniej, skoro są luzki. Przynajmniej mam nadzieję, że będzie wygodniej. Tutaj może wyłączymy i przełączę się, żeby nakręcić. No dalej, dalej, do przodu. Tu włączę i jedziemy. I cały czas chcę wciskać F6, żeby przejść do widoku z kabiny. Agrarze, dlaczego mi się tak udzielasz? Co? Dlaczego? I zbieramy dalej. I tutaj jakieś dziwne, czerwone kropki, plamki pojawiają się na PDA. I czy ktoś wie, orientuje się, o co w tym chodzi? Bo osobiście nie mam żadnego pojęcia i to strasznie dziwnie wygląda. A zobaczymy, co tam w statystykach pisze. Pisze się ziemniak, spoko. Spoczko, jeśli uważacie, że trawa to ziemniak, to jak najbardziej. To jest ponad 1 hektar tego. Nie spodziewałbym, nie pomyślałbym, że to tego aż ponad 1 hektar może być. Ciekawe, jak tutaj wygląda pole 4-hektarowe na przykład, bo mam możliwość i zobaczenia u siebie, jak 4-hektarowe pole wygląda, i chciałbym to porównać. I mamy prawie połowę zebraną, 43%. Także jeszcze w tamtą stronę przejdziemy i pewnie trzeba będzie to wywieźć. Okej, mamy 56%, 57% i w sumie może jeszcze z jeden obrót zrobimy, jeden kurs, zanim trzeba będzie wywieźć to na farmę. No, zobaczymy. Może jakoś się zmieści. W każdym razie z tym nie pojadę, bo to za daleka droga, a za mało mamy zebrane. I tutaj delikatnie nakręcę, nakręcę, okej. Żeby wałka nie wyrwać. Ciśniesz. Pokaż moc, traktorze. Okej, tam trochę zostawiło, ale to nic. Nie będziemy się tak wyszczególniać. Tam coś tam widać żółtego, co tam widać żółtego, co tam jest? Czy tam coś rośnie, czy to jest gołe pole? Nie wiadomo. Okej, mam pełne, jedziemy z tym transportem. Cały 6. bieg. I ja zjadę na farmę i widzimy się, bo nie ma sensu, żebym nagrywał, jak ja tam jadę, bo tu nie ma nic twórczego i mam nadzieję, że nic nie zakautuje po drodze, nie spowoduje żadnego wypadku, ani nic innego w tym stylu. I siema zielony autko w samochodzie, zielonym samochodzie, o, w ten sposób. Okej, więc widzimy się za chwilę. Okej, jesteśmy na farmie i trzeba ogarnąć, gdzie to trzeba teraz wywalić. Tutaj. Tam jest stanowisko na zielonkę. Tam. więc musimy cofnąć chyba i to wywalić. Cofamy. Uff. Zwolnij, kolego. Okej, 2D. I że co, że tak z automatu się wysypuje? What? Przecież tu nawet się klapa nie otworzyła. What the fuck? Co to miało być? Okej, okej. W takim razie ja będę dalej już sam walczył z tą niesamowitą pryzmą i trawą i w ogóle. Nie ma sensu, żebym dalej to nagrywał, zwłaszcza, że coś mi się głos załamuje, więc to by było na tyle w dzisiejszym odcinku. Dzięki za oglądanie, macie troszkę dłuższy, tak jak prosiliście, jeśli chcecie jeszcze dłuższy, to piszcie, mogę coś zmachnąć z Agrara 11 na przykład, całkiem dłuższego, jeśli byście mieli taką prośbę. To by było na tyle w dzisiejszym odcinku. Mam nadzieję, że wam się podobał, że będziecie zadowoleni i tak dalej, więc cześć!